Wiesz co jest? Kojarzysz to, nie? Idziesz z kobietą przez galerię. Ona staje, człowieku, idzie, wiesz, nadchodzi zima, ona staje przed człowieku witryną i tak... Mówisz, co jest? O co chodzi? Co się dzieje? Nie no, wiesz tego, no zimno się robi, a ja nie mam butów na zimę. Nie, bo trzeba będzie kupić, a one są takie drogie, tego... I tak patrzysz i zaczynasz się zastanawiać. Ty, ale moment. 3 lata temu kupiłaś czarne kozaki. Też na zimę. Bądź na zimę, muszą być na zimę. 2 lata temu były modne te takie, kurwa, jak to się nazywa, botki. Normalnie wzięła, kupiła. Rok temu też na zimę trzeba było kupić buty. W domu łącznie ma 6 par butów na zimę. Bo ma jeszcze 700 innych, ale ma te na zimę, ma 6 par. Ale nie, ona musi mieć nowe. Tych, ja człowieku pycę w jednych, 4. rok. Nie, ona musi mieć, nie, te z zeszłego roku ją obcierają. No ale 2 lata temu też kupiłaś. Nie! Te sprzed 2 lat, one mi do niczego nie pasują. A te sprzed 3 lat? Nie! One już totalnie nie są modne! Ty tego nie rozumiesz, bo jesteś facetem. Mówisz, dobra, na spokojnie. Tym razem, dobra, kupujemy te buty. Jaki rozmiar tu potrzebujesz? Taki, taki, kupiliśmy. Wracasz do domu, pochodziła tydzień, wracasz, człowieku, po pracy pewnego dnia. Ona siedzi, człowieku, przegląda, człowieku, na laptopie. Mówisz, co ty przeglądasz? Buty na zimę. Mówisz, kurwa, co, jak buty na zimę? Żeśmy dopiero kupili, co ty, kurwa, co? Ona na siebie patrzy i mówi tak, nie rozumiesz, 500 zł wydaliśmy, ale ta szmata kupiła takie same.